teraz autorka bajek dla dzieci, osoba, bez której by nie było, a może by był, ale nie byłby tym, kim jest, Andrzej Bartkowski. Proszę Państwa, przed Państwem bajkopisarka, poetka Irena Bartkowska. Wcale nie będzie dla dzieci. Nie będzie, bo proszę Państwa, tydzień temu urodziła mi się piąta wnuczka. Więc za dużo już tych bajek napisałam, teraz muszę się wziąć za siebie. No bo babci też się coś należy. Prawda? Właśnie. Babcie, klaszcie. Zrobiłam taki maleńki rachunek sumienia i tak się zastanawiałam właściwie, czy ja się zrealizowałam. Miałam kiedyś marzenia, no różne, wszyscy mamy marzenia i bardzo dobrze, że je mamy, bo właściwie bez marzeń to życie byłoby takie nie wiadomo jakie. Część moich marzeń się zrealizowała. Część połowicznie, czy tam ćwiartkowo, część się już nie zrealizuje. No marzyłam. No marzyłam o wielu rzeczach, bo proszę Państwa, na przykład marzyłam, żeby wyjść za mąż. No i wyszłam, czyli mi się zrealizowało. Ale też marzyłam, żeby to był wysoki, przystojny, inteligentny, ponad miarę mężczyzna. I też mi się zrealizowało. Ale na przykład marzyła mi się taka fura, taki samochód niski. Teraz już nie, teraz taki, im wyżej siadam, tym niewygodniej. Taki niziutki, taki z dopalaczem. No i dostałam samochód, ale kombi. I mąż mówi, no zawsze się coś będzie trzeba przewieźć, to wiesz. I woziłam lodówki, umeblowałam wszystkie dzieci. Ale też mam marzenia, które mi się spełniają w zależności od cudnej okoliczności przyrody. I to jest ciekawe. Usiadłam sobie kiedyś tak i mówię, no jak to jest, że marzy mi się coś, gdzieś w pewnym miejscu mi się realizuje, a w innym miejscu już mi się nie realizuje. I wpadłam na to podczas spotkania z koleżankami, bo czasem się spotykamy, rozmawiamy o dzieciach, o różnych rzeczach, ale też rozmawiamy o kuchni. I jak rozmawiam z nimi, to one mówią tak, ach, marzy mi się Thermomix, albo jakieś inne tam urządzenie, a mnie, proszę Państwa, marzy się zupełnie co innego. Moja kuchnia. Kremowa biel z poświatą lawendy, błyszczący blat, zapach pomarańczy z nutką konwali, furkot muślinu w kwadracie okna, stara waza babuni, błękitny słonik na szczęście, lampa niby naftowa i cisza. A na stole dymiąca kawa w kremowej porcelanowej filiżance i taką ją lubię. No i tak sobie marzę. No i to jest moje marzenie. A te okoliczności przyrody to są takie związane z przyrodą, bo wyjeżdżam czasem, ponieważ nie jeździmy nigdzie na urlopy, bo mój mąż nie ma czasu, wyjeżdżam do lasu nad morze i siedzę sobie przez wiewiórkami, z ptaszkami i jestem sama. Sama, jak panie rozumieją, nie muszę gotować. Menu, takie moje niedzielne menu. Zjadłam dzisiaj na obiad rosół z paczki, na drugie duszone dwa maślaczki, a na śniadanie, no jak to przy niedzieli, pastę jajeczną z wędzonej makreli. Na deser chrupiących ciasteczek pół kilo i choć nie wyglądam jak Lenus z Milo, dorzuciłam jeszcze cztery morele. A na kolację kisiel sobie zrobię. Na dziś wystarczy. Trzeba dbać o zdrowie. I to się odbywa, proszę Państwa, nad morzem, kiedy jestem sama. Ale trzeba wrócić do Warszawy. No i wracam. Wracam do Warszawy.
Kiedy rano otwieram oczy, słyszę ptaków trele. Od lat, codziennie. W piątek i w niedzielę i zapowiadałby się fajny dzień i byłoby miło, żeby coś obiad za mnie zrobiło. No, może nie cały, no choćby do połowy, ale gdzie tam? Marzenie ściętej głowy. Może by kartofle obrało, mięso zmieliło, wymyło warzywa i coś jeszcze zrobiło. No, ale gdzie tam? Wypijam więc kawę, wkraczam w kuchni wnętrze i już jestem wściekła. I wewnętrznie jęczę. Suflety, omlety, tłuczone kotlety, zielonki, kiszonki, prawdziwków, ogonki, sałata, ziemniaczki, czerwone buraczki, koperek, pietruszka, cynamon, kabaczki, przyprawy i śledzie, cebulka, siekala. Tuż mi już spłynął maszyna zziajana. Dla kogóż ja piszę smakowe podniety? Dla ciebie, kochany. Bo gdyby to nie ty, ploteczki, leżaczek, żartuję? Co kraczesz? Maseczka, kosmetyk, o, gdyby to nie ty, zakupy, fryzurka, Facebooka, lekturka, kompanko, masażyk, znów wchodzi mi w nawyk. Rozkoszy, drzwi nie są zamknięte, telefon do Krysi i wszystko mi wisi. Uwielbiam to słodkie farnięte. Pieniążki przetrwonić? Przepraszam, on dzwoni. Tak? Słucham, kochany. No wiem, wiem, no jesteś zapracowany. No zrobię ci, zrobię obiadek. Wiem, wiem. No nie martw się, dam radę. Nie musisz tak prosić. Będzie twój sosik. No tak, jestem twoja dziewczynka. No wiem, wiem, że leci ci ślinka. I wtedy zimą i wiosną skrzydła same mi rosną. Miłość wyciska rozkoszy łzy. No i wracam do kuchni, by podsmażać, gotować, zaparzać, szorować, rozmnażać i czyścić, doprawiać i pichcić, docukrzać, ucierać, dosmaczać, obierać, broń Boże, nie bierze, nie jasna cholera, dosalać, ulepszać, dopiekać, dopieprzać w południe i w nocy, wieczorem i z rana, tuż dawno już spłynął maszyna zziajana. Dla kogóż ja pichcę smakowe podniety? Dla ciebie, kochany. No, bo gdyby to nie ty, haha, pedikur, manikur, kompanko, lekturka. Na obiad bym poszła w hotelu Mazurka. Ja rozumiem, że panie biją brawo. Ja was doskonale rozumiem. Nie cierpię się gotowania, nie cierpię. A ja muszę z hotelu te rosołki przynosić. Ale zaraz, nie odchodź. Chciałem ci odpowiedzieć. Co, szanowna pani, nie chciałbym zranić pani otchłani marzeń szlachetnych, myśli, nurkowań. Lecz mój organizm stoi na grani się zachowań. Uroda pani wprost nie ma granic, ma jakby za nic natury męskiej zew. Wrzący otchłani męski organizm, ile wytrzyma bez pani, nim boski dosięgnie go gniew. Patrzę na panią, zdaje się anioł. Skrzydeł anielskich wiew, nieba ziew. Metafizyka, logika znika. To fascynacja, iluminacja, a gdyby jej nie było, ileż uniesień na szczęścia kresie zniknęłoby ze słownika, którego tematem miłość, więc marzę, by mi się spełniło.
A może i pani, pani spełniło się też. A mojej Wenie rzucam życzenie. Ale gdyby nawet się nie spełniło, niech będzie to Boga siew. Proszę Państwa, 40 lat dopiero wchodziliśmy, 2 miesiące temu. I tak mi dobrze, ale jak ona przyjechała teraz, bo 3 tygodnie z tego nadmorza, nad morzem, bo mówię, bo ten domek, który należy do naszej córki, dzieli od morza 2 kilometry lasu, ale ja do tego lasu w ogóle nie wchodzę, bo jest strasznie niebezpiecznie, mogą się zawalić drzewa, pan Szyszko je ścina i dopóki nie zetnie, to nie dam rady. Przypomina mi się taka historia, taki wpis do zeszytów szkolnych, że a drzewo spadło na ojca, ale cały ciężar spadł na matkę. W związku z tym słusznie robi minister Szyszko. Tak, proszę Państwa, dziękuję przed wszystkimi mojej żonie. Dziękuję.